Obecnie w większości przypadków obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. W stosunku do niektórych usług ustawodawca określił jednak moment powstania obowiązku podatkowego w sposób szczególny. Tak jest między innymi w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych. W sytuacji, gdy usługi te są świadczone dla innego przedsiębiorcy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast, gdy podatnik nie wystawi faktury lub zrobi to z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, czyli 30 dnia od dnia wykonania usługi. Tak więc przykładowo, w sytuacji, gdy firma budowlana wykonała usługę budowlaną dla innego przedsiębiorcy 26 sierpnia, a fakturę dokumentującą wykonanie tej usługi wystawiła w dniu 10 września, to obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia faktury. Jeżeli faktura nie zostanie w ogóle wystawiona, wówczas obowiązek podatkowy powstanie 30 dnia od dnia wykonania usługi, czyli 25 września. Natomiast w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy należy rozpoznać na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wykonania usługi. W obu tych sytuacjach dla prawidłowego określenia terminu powstania obowiązku podatkowego istotne okazać się może właściwe ustalenie momentu, w którym usługa budowlana została wykonana. Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia wykonania usługi budowlanej. Do końca 2013 roku w interpretacjach organów podatkowych dominował pogląd, myśl którego co do zasady dniem wykonania usługi budowlanej był dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Jednak obecnie organy podatkowe podkreślają, iż wprawdzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza fakt wykonania usług budowlanych, jednak nie przesądza o terminie ich wykonania. Jak wskazują, do wykonania usługi budowlanej dochodzi w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru wykonanych prac budowlanych. Samo zaś sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usług. Dodatkowo należy podkreślić, że jeżeli przed wykonaniem usługi budowlanej podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, np. zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Przy czym, jeśli podatnik otrzyma zapłatę już po wykonaniu usługi, zapłata ta nie wpłynie na termin powstania obowiązku podatkowego.